Huk? Był bardzo potężny huk był. I co? I zahaczył o most? Zahaczył, tak. Wjechał i ta blacha jest obniżona, bo na łańcuchu była. No i automatycznie ta blacha obniżyła się, no i byli fachowcy i sprawdzali tory i już następnie jechał pociąg na Kamienną Górę z Sędzisławia, już został puszczony drugim torem. Oh. Także wstrzymali tym torem, wstrzymali ruch. Przyjechali, robili zdjęcia? Robili zdjęcia, tak. To mówi pan, że często tutaj się zdarza? Bardzo często. Tiry bardzo często tu wjeżdżają pod most i są problemy później, bo muszą cofać. No zresztą po tej blasze widać, że jest pognieciona nie pierwszy raz. To chyba ktoś z PKP przyjechał. No i tutaj chyba z godzinę to sprawdzali, zdjęć narobili. Widziałem z okna, jak zadzwonili i pociąg ten wagonik jechał. No to już jechał tamtym torem.